Echo! Może nie było słychać, ale echo jest. I to doniosłe. Ale zajebiście. A tu jest szczyt. Ja i góry, ja i góry. Ale się dzisiaj dobrze idzie. Pogoda jest mi lepsza, bo jest więcej chmur. Jest chłodniej niż wczoraj. A trasa też jest lepsza. W zasadzie jak są takie kamienie jak tutaj. O, zaraz. O. Kamienie takie jak tutaj, to idzie się dobrze. Idzie się bardzo dobrze, bo buty są przyczepne. Więc w sumie jak po schodach, tylko w takich hardkorowych schodach. I tutaj proszę, proszę. La la. Skarpa. No. Jednak chyba mam lęk wysokości. Jednak chyba go mam. Ktoś tak spojrzy na tą dolinę, to jednak mam lęk wysokości. Ale dobrze się chodzi. Ale na takim czymś nie wiem, czy bym siadł. Pewnie bym siadł, ale bym się bał jak cholera. Bałem się, że się urwie, że spadnę, że cokolwiek się stanie. Dobra, let's go, let's go, let's go. Przed chwilą sobie na poprzedniej górze zjadłem sobie obiad, a na obiad jadłem parówki z bagietką i serem, więc to już w zasadzie mój trzeci posiłek dzisiaj, a jest bodaj pierwsza, coś koło tego. Jest szlak. Ale jest ok. Jest naprawdę ok. Przyszedł mi chyba 3-4 dni, żeby dojść do Irun, gdzie zaczynam Camino del Norte. Nie wiem, czy i przez jakie pasma jeszcze będę szedł. W ogóle po tej stronie jest Hiszpania, a ja idę tak na granicy. Na granicy hiszpańsko-francuskiej. Więc nie wiem, ile jeszcze będę szedł przez te góry. Czy będą jakieś mniejsze, czy nie. Nie wiem, czy na tamte nie będę musiał wchodzić. W każdym razie, nie jest źle, nie jest źle, jest naprawdę dobrze. Tutaj w górach jest jeszcze chłodno. Jest naprawdę miło i przyjemnie. Naprawdę. W sumie, o. Punkt widokowy, żeby się tylko nie zwalić tam na dół. Punkt widokowy. Ulala. Dobra, lecimy dalej.